Nie tak dawno miałem okazję usłyszeć jednego z księży profesorów, to jest kapłan diecezjalny, który pracując jakiś czas w seminarium duchownym wprowadził salezjański zwyczaj słówka wieczornego. I tak to powiedział nam, salezjanom, z którymi spotkał się niedawno, ten kapłan diecezjalny. To miły zwyczaj, dobry i szlachetny, żeby kończyć dzień kilkoma dobrymi refleksjami. Proszę Państwa, tak, dzisiaj jest poniedziałek. Może niektórzy z nas pamiętają taką polską komedię pod tytułem Nie lubię poniedziałku. Więc ja dzisiaj poruszę najpierw takie dwa trudne trochę wątki, ale proszę to znieść, bo mówię to w duchu życzliwości i troski o to, żeby nasze spotkania nie rozmywały się na głupie szczegóły. Pierwsza sprawa. No, czasem wyskakują komuś jakieś takie niespodziewane zachowania, że aż człowiek się trochę uśmiecha, a niektórzy się mogą zdenerwować. Pobożna kobieta, tyle miesięcy się tu modli, a raptem patrzę na filmie, bo ja nie widzę wszystkiego, kiedy mówię to słówko wieczorne. Właśnie wtedy, kiedy ksiądz mówi słówko wieczorne, raptem z gorliwością zaczyna rozdawać jakieś bibuły innym ludziom, rozprasza tych ludzi i sama nie słucha i przeszkadza innym. No więc miejmy tyle oleju w głowie, co kiedy robić, żeby jak święty Paweł pisze, żeby się wszystko odbywało godnie i w pokoju, w pewnym porządku. Nie upominam tutaj, ale zapraszam, żeby nasze zachowania tutaj w czasie modlitwy i w czasie słowa kapłana były takie, które by nam wszystkim pomagały w skupieniu i w mądrym przeżyciu tego czasu. Czas jest cenny, to jest tylko godzina modlitwy z kapłanem, więc umiejmy go jakoś mądrze wykorzystać i nie przeszkadzać innym w tym, co tutaj jest cenne. No a druga myśl trudna, proszę jeszcze to znieść. Odwołuje się do naszego realizmu i do znajomości historii powojennej naszej ojczyzny. Chociaż nie tylko. Agentura miała taki zwyczaj, żeby wysyłać do grup przy parafiach, grup modlitewnych, formacyjnych, różańcowych, oazowych i na pielgrzymki do Częstochowy swoich ludzi. I co ci ludzie robili? No mieli bardzo pobożną minę. Chcieli być, uchodzić za ludzi pobożnych, że to są, prawda, tutaj ludzie przyszli w dobrych celach, jak najbardziej, być razem. I raptem jakiś jeden szczegół ich zdradzał. Albo podejmowali dywersyjne działania. Co może być na przykład tutaj dywersyjnym działaniem? No takie głupie skupianie się na jakichś szczegółach zupełnie bez znaczenia. Zamiast trwać wiernie przy istotnych treściach tego miejsca, przy krzyżu, przy ofiarach tragedii smoleńskiej, przy modlitwie za rodziny tych ofiar, przy modlitwie za Polskę, za trudne sprawy Kościoła. Raptem staje się super ważne, że ktoś tam miał taki guzik na tym kolorze, albo kamizelka była odblaskowa, czy jakieś blaszki brakowały. No, proszę Państwa, no bądźmy rozsądni. Co nagłaśniamy i po co? Czy to jest ważne? Więc właśnie jednym z metod agentury jest to, żeby rozpraszać ludzi od istotnych treści, odciągać na jakieś głupie, bez znaczenia szczegóły, zwracać uwagę nikomu zupełnie niepotrzebne. Czy nam jest to potrzebne wiedzieć, jaki kolor guzika miała ta czy inna osoba? Pytam Panie szczególnie, bo znają się na guzikach. Więc zachęcam, żebyśmy tutaj spokojnie, z wielką mądrością przychodzili po to, żeby dotykać istotnych spraw Boga, modlitwy, Polski, tajemnicy krzyża. W ten sposób będziemy mogli spokojnie kontynuować w sposób mądry, szlachetny i pożyteczny nasze trwanie na modlitwie.
Więc proszę znieść te dwie myśli. Mówię je z troską po to, żebyśmy tutaj nie pobłądzili trochę w różnych kwestiach. No mogą nam grozić różne sytuacje. Jeszcze prośmy zawsze o ten olej w głowie, żebyśmy potrafili rozpoznać, co jest dobre, ważne i co przystoi człowiekowi mądremu, a co nie przystoi człowiekowi mądremu. Nie wszystkim przystoi się zajmować i wszystko nagłaśniać. Zbyt wielka tu sprawa i zbyt ważne i święte to miejsce. Proszę Państwa, kończę przypomnieniem bardzo ważnego wydarzenia, mianowicie beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Chcę tylko jeden wątek dzisiaj poruszyć, bo można mówić o księdzu Jerzym oczywiście z różnych punktów widzenia. Szkoda, że dzisiaj nie ma między nami księdza Stanisława Małkowskiego. Pewnie by nam powiedział o wiele więcej z własnego doświadczenia, ale warto zauważyć, że ksiądz Jerzy przeżywał i realizował swoje powołanie pośród wielu trudności i cierpień. To jest wątek może zbyt mało podnoszony dzisiaj, bo oczywiście wiemy o tym, że zginął w bardzo dramatycznych okolicznościach i wszystkich szczegółów nie znamy. Śledztwo nie zostało poprowadzone w taki sposób, aby dojść do końca do mocodawców i nie wiemy wszystkiego o ostatnich godzinach śmierci księdza Jerzego. Wiemy, że umarł w sposób straszliwy, zamęczony w perfidny, wyrafinowany sposób przez morderców. Ale wcześniej, jeszcze kiedy realizował swoje powołanie, cierpiał wiele i od ludzi fałszywie przyjacielskich, i od władzy bezbożnej komunistycznej, i od władzy kościelnej. Warto wyciągać wnioski, jeśli czasami przychodzi nam ochota, żeby narzekać czy załamywać się wobec tych czy innych trudności, których doświadczamy, od ludzi różnych, także wewnątrz Kościoła. Bądźmy spokojni. Świętość wykuwa się, dorasta do pełni pośród utrapień, cierpień i trudności. Jednego możemy być pewni, że Chrystus jest przy nas, kiedy staramy się iść prostą drogą Ewangelii i tę Ewangelię głosić przejrzyście słowem, czynem, świadectwem życia. Prośmy dzisiaj księdza Jerzego, błogosławionego męczennika, ażeby wypraszał nam dar takiej odwagi także pośród wielu trudności i cierpień naszego życia. Przed nami wspaniała perspektywa świętości i życia z Bogiem. Jesteśmy dzisiaj Bogu i Polsce potrzebni. Amen. Amen. Błogosławieństwo Boże niech towarzyszy nam, naszym rodzinom i wszystkim, którzy łączą się z nami w tej godzinie czuwania za Polskę. Pan z wami. Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Kieruję Pani takie zdjęcie.